Nauczanie domowe, 10 marca, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5, werset od 17 do 19. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę, bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Jezus pokazuje dwie przestrzenie. Najpierw wypełnia proroctwa. Czasami mówimy o obietnicach mesjańskich. Jezus odwołuje się do nich. Czasami wprost je cytuje po to, żeby. Bardziej na to zwrócić uwagę czasami w tekście Ewangelii. Potem autor tekstów natchnionych cytuje Stary Testament, żeby wskazać na Jezusa, który jest realizatorem tego wszystkiego, co było tą mesjańską zapowiedzią. Te proroctwa zostały wypełnione w Jezusie. I drugi wymiar. Jezus wypełnia prawo. Chodzi o to, że Prawo zostało nadane razem z przymierzem. Jezus dopełnia tego przymierza, dopełnia tych nakazów, równocześnie sam, będąc najdoskonalszym sposobem realizacji tego właśnie prawa, tych właśnie zasad, tego przymierza. Święty Paweł powie nam, że prawo nas Podprowadza do Jezusa, tak jak obietnice mesjańskie wskazują na Niego, tak prawo krok po kroku podprowadza. Uczy nas, jak znaleźć tego właśnie Jezusa. Widząc tak postępującego Syna Bożego, stwierdzamy, że On wpisuje się w historię. Wpisuje się w historię narodów, wpisuje się w historię świata. Chciałoby się też powiedzieć, że On. Oznacza się takim wyczuciem i taktem, aby nie zniszczyć dzieła Ojca, tego wszystkiego, czemu patronowała Boża Opatrzność, kiedy wybierała Abrahama, tworzyła naród, zawierała przymierze. Jezus wchodzi w tę rzeczywistość. Jego delikatność jest równocześnie pokazaniem, że realizuje zamiar Ojca. Właśnie w tych drobnych rzeczach, w tych elementach, które są ludzkimi sposobami odkrywania Boga, no bo prorocy pod natchnieniem coś mówili, autorzy pisali. Jezus teraz wpisuje się w całą tę historię, krok po kroku, Boga, który się objawia, i ostateczne objawienie, ostateczne wypełnienie jest w Jezusie. Chciałbym, żebyśmy teraz to, co jest teologiczną prawdą, takim rozważaniem na temat tej historii, w której Jezus stanowi centralny punkt, odnieśli też wprost do nas. Ponieważ gdy Jezus przychodzi do Ciebie, On również chce wypełnić te dwie przestrzenie przestrzeń duszy i symbolem tego są proroctwa, i przestrzeń ciała. I symbolem tego jest prawo. Zauważmy, Jezus nie likwiduje naszej duszy, nie likwiduje naszego ducha z tego powodu, że On przychodzi z niesamowitą mocą, z niesamowitym doświadczeniem, z niesamowitym przeżyciem, z niesamowitą łaską wiary, z niesamowitym światłem. On nie niszczy struktury naszej duszy, ale ją wypełnia. On oświeca naszego ducha, daje jemu nowy napęd przez to, że wypełnia nas duchem świętym i podobnie kiedy Jezus przychodzi do nas do naszego ciała i karmi nas swoim ciałem eucharystycznym nie niszczy naszych komórek, nie zmienia ich nie wprowadza tak można genetycznie mówiąc nowego kodu nowych chromosomów. On po prostu wypełnia nas swoim ciałem po to, żeby nasze ciało stało się w przyszłości chwalebne i to jest tajemnica przemiany w obu wymiarach, w obu przestrzeniach. Znów święty Paweł to odkrywał, mówi trzeba porzucić dawnego człowieka tak radykalniej, a Jezus to pokazuje delikatniej. to wlewanie nowej rzeczywistości jest procesem, w którym Jezus chce wypełniać nas, wypełniać naszą duszę i nasze ciało, wypełniać Ciebie. Chodzi o to, żebyś zrozumiał, że ta cierpliwość jest wielka, nic nie będzie zniszczone, do końca będzie Jezus cierpliwy, ani jedna kreska się nie zmieni, ani jedna jota nie będzie przekreślona w Tobie, z tego co jest. W Tobie, z tego, co już nosisz w sobie, nic nie zostanie zniszczone, dopóki cały Ty nie zostaniesz wypełniony Jezusem. I właśnie o to chodzi, że to nowe życie, które otrzymałeś na chrzcie, ma się teraz właśnie w ten sposób rozwijać. To jest ta Twoja perspektywa, to jest ta Twoja przestrzeń, to jest ta Twoja możliwość. Dlatego codziennie masz napełniać się Duchem Świętym. Dlatego codziennie możesz przyjmować ciało Pańskie. Aby Jezus stawał się coraz bardziej realny w Tobie. I Ty duchowo i materialnie będziesz przemieniany. Ty duchowo i materialnie będziesz patrzył w wieczność, ponieważ Twoja dusza i Twoje ciało będą przy Bogu, jeśli będziesz napełniony Jezusem. Jezus ciebie chce zachować. Jezus zachowując. Prawo, zachowując proroków, Jezus wypełniając prawo, wypełniając proroków, pokazuje Ja Ciebie. Chcę wypełnić i zachować aż na wieki. Niech błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.